Witajcie kochani bracia w Chrystusie Jezusie. Z pewnością możemy podziękować, że Pan Bóg podarował nam kolejny dzień. Zwłaszcza, że jest to dzisiaj wyjątkowy dzień, że dlatego, że mamy dzisiaj chrzest. Dzisiaj będą chrzciły się osoby, dwie osoby. Mamy tutaj Ewę z Łodzi. Dziękuję Bogu, że zdecydowała się odpowiedzieć na Bożą Ewangelię, zdecydując się na ten krok wiary, jaką jest chrzest w wodzie, a w tym czasie można by ubrać inaczej, wydaje świadectwo, że chce pójść za Chrystusem. I to jest niezwykłe. Wiem tylko, że jest jeszcze druga osoba, ale również możemy podziękować Bogu, że odpowiedziała na Bożą Ewangelię. Ale zanim zaczniemy śpiewem uwielbiać Boga, klaskać, czy nawet skakać z radości Bogu naszemu, to na wstępie chciałbym, abyśmy otworzyli Boże Słowo na psalmie 117. I przeczytajmy psalm 117. I tu jest napisane tak. Chwalcie Pana wszystkie narody, uwielbiajcie Go wszystkie plemiona, ponieważ darzy nas ogromną łaską, a wierność Pana jest ponadczasowa. Alleluja. Jak widzimy, psalm jest krótki. Jest to jeden z najkrótszych psalmów w tej księdze. Psalm jest nie tylko krótki, ale i konkretny. Można by powiedzieć, że psalm jest krótki na tyle, że można by po niego sięgnąć w momencie, kiedy na przykład koczymy nabożeństwo albo spotkanie modlitewne. Ale nie dlatego, żeby słuchacze sobie poszli, ale dlatego, abyśmy mogli odśpiewać ten psalm, ten utwór w formie hymnu, z wezwaniem, by chwalić naszego Pana, naszego Boga. Żeby chwalić Boga, z pewnością zgodzimy się, że powinniśmy mieć z Bogiem relację, tak? Tak? Tak. No to jest pytanie, to jaka jest ta relacja z naszym Bogiem? Co nam przypomina? Do czego byśmy mogli to odnieść? Czy jest to relacja, która przypomina relację pomiędzy na przykład władcą a podwładnym? Gdzie najczęściej nie ma tej głębszej więzi, tej relacji. Ale jaka powinna być? Przede wszystkim powinna być głębsza, żywa. Taka, jaka występuje pomiędzy dwoma ludźmi. Jak na przykład pomiędzy przyjaciółmi. Albo pomiędzy mężem a żoną, albo pomiędzy dziećmi a rodzicami. I taka powinna być więź albo relacja z naszym Bogiem. Ale jak powinniśmy uwielbiać Boga? Powinniśmy uwielbiać szczerze. Powinniśmy uwielbiać Boga naszego w codziennym postępowaniu, a później naszymi ustami. Z pewnością oczekujemy, by Pan nas zabrał do nieba, tak? Amen. Ci, którzy byli w piątek, wiedzą, o czym było mówione. Pastor pięknie opowiedział w telegraficznym skrócie mi niebo. I o tym będzie najbliższe środowe kazanie. Kto był, to wie, o czym mówił. Kto nie był, to niech się zastanowi, dlaczego nie był. Ale co będziemy w niebie robić? Radować się. Tak. Ale co będziemy robić? Tak. Będziemy uwielbiać Boga. Żeby nie być gołosłowny, to otwórzmy Księgę Objawienia. Rozdział 7. I przeczytajmy fragment od wiersza 9
od wiersza 9 do wiersza 12. Patrzę dalej przed tronem i przed barankiem, zobaczyłem wielki tłum. Ludzi niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty, w rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali. Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. A wszyscy aniołowie otoczyli tron starszych i cztery istoty, po czym upadli na twarz przed tronem i pokłonili się Bogu, wyznali. Amen. Sława czy chwała i mądrość i wdzięczność i cześć i moc i potęga naszemu Bogu na wieki wieków. Amen. Jak myślimy, co będziemy robić w niebie? Nie tylko chwalić, ale będziemy również kłaniać Mu się. Będziemy Go uwielbiać. Myślimy najczęściej o złotych ulicach, o drogich perłach, o białych szatach, ale zapominamy o tym, że będziemy Bogu się kłaniać, wyznając słowami to, kim On jest. Dalej czytamy w Księdze Objawienie 4 rozdział. Jest tam napisane również w 9 wierszu. Zaczynamy. A ilekroć istoty oddały chwałę i cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie i który żyje na wieki wieków. I padło przed nim 24 starszych. I oddawali oni pokłon żyjącemu na wieki wieku. I składali swoje wieńce albo korony przed tronem, wyznając. Godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc. Ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. Czy rozumiemy, co zostało w tym momencie przeczytane? Będziemy również przed Nim składać swoje korony. Korony swojego życia. Jeżeli chcemy uwielbiać naszego Boga, to co muszę zrobić? Co muszę zrobić? To jest jedno. Otworzyć swoje serce. Przybliżyć, przede wszystkim nauczyć się uwielbiać naszego Boga. Ale gdzie mam się nauczyć uwielbiać naszego Boga? Tutaj na ziemi, tu w zborze. Ponieważ zostanę skorygowany i dobrze zrozumie, co to znaczy wielbić naszego Boga. Na czym ona polega? Ale słuchajcie, moim zdaniem jestem przekonany, chociaż nie jest to żadna doktryna, ani jakaś prawda. Myślę, że to jest moje poznanie, ale że przed Bogiem uklękną dwie osoby, dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi to są ci, którzy czytaliśmy przed chwilą w Księdze Objawienia, którzy będą paść z miłości do Niego, wyznając to, kim On jest, składając swoje korony, uwielbiając Go. Ale jest jeszcze druga grupa ludzi, którzy również zegną przed Nim swoje kolana, ale jednocześnie drżąc o swoje życie. I to jest pytanie, w której grupie jesteśmy. Którą grupą ludzie chcą zasilić? Czy tych, którzy z miłości, którzy nowo narodzili się i chcą i pragną zobaczyć Go całym sercem, miłując Go? Czy skończę w wiecznym oddzieleniu? I na koniec chciałbym przeczytać na nowo ten Psalm 117.
chwalcie Pana wszystkie narody. Wysławiajcie Go z wszystkich sił, przez wszystkie ludy. Albowiem Jego łaska jest nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. I my powinniśmy Bogu podziękować za Jego łaskę, za Jego miłość, za Jego wierność. I za to, że On z nami tutaj na miejscu. I cieszymy się, że Bóg, nasz Bóg nie jest gościem tego domu, ale jest mieszkańcem. A teraz, Kościele, prosimy, abyście powstali i uwielbili naszego Boga. Amen.